Myśmy zaczęli naszą działalność opozycyjną jeszcze zanim powstał Komitet Obrony Robotników. Nie chcę, żeby to wyglądało jak legenda, ale w dużej mierze wszedłem na studia z myślą, żeby tam znaleźć środowisko do tworzenia takiego ośrodka opozycyjnego. W 1973 roku, kiedy ZSP, czyli Zrzeszenie Studentów Polskich, przekształcono zostało na Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, myśmy po raz pierwszy wyprodukowali ulotki, ja byłem jednym z tych twórców, i rozrzucili, próbowaliśmy zrobić bezskutecznie wiec. To była taka pierwsza moja, tak powiem, inicjacja w ruch opozycyjny. Wtedy policja, pomimo usiłowań, nas nie znalazła, ani mnie nie znalazła. Natomiast znalazła nas na przełomie kwietnia, maja 1976 roku, kiedy stworzyliśmy taką grupę, wtedy jeszcze taką bardzo nieformalną, która raczej dyskutowała i zastanawiała się, co można zrobić w ramach protestu przeciwko systemowi. Wtedy po raz pierwszy trafiłem do aresztu. To pierwsze aresztowanie i ostre przesłuchania spowodowały w dużej mierze rozbicie naszej grupy. Natomiast no, część, grupa z nas została, kilkoro osób, które chciało nadal działać, i w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o powstaniu Komitetu Obrony Robotników, to zaczęliśmy zbierać, niezależnie od tego, zaczęliśmy zbierać pieniądze na uwięzionych robotników i kolportować te dokumenty, które dostawaliśmy z Warszawy. Dlatego, że chciałem zaznaczyć, że mieszkałem wówczas w Krakowie. Ponieważ zostałem wtedy dyscyplinarnie wyrzucony z ostatniego roku studiów, w 1976 roku, to spotkaliśmy się z inną grupą opozycyjnie nastawionych studentów, których nie widzieliśmy wcześniej, która związana była ze środowiskiem duszpasterskim, katolickim środowiskiem duszpasterskim, akademickim. No i zaczęliśmy właśnie pod koniec 76 roku tworzyć taką w miarę zwartą grupę, która już zaczęła próbować reprodukować rozmaite teksty, dyskutować i zastanawiać się nad kolejnymi formami działania. Takim momentem pierwszym, przełomowym dla nas było to, żeśmy się zdecydowali otwarcie zbierać podpisy pod listem, który napisaliśmy wówczas, domagającym się wypuszczenia robotników zamkniętych po protestach w 1976 roku i żądaniu ukarania tych, którzy winni byli ich torturowania i prześladowania. No, myśmy zebrali 517 podpisów studentów i byliśmy niesłychanie dumni. To dla wszystkich był szok, że tak dużo ludzi się podpisało pod tym. No to, że pamiętam tą liczbę, to jest znaczące do teraz. Wtedy zaczęliśmy się spotkać z członkami KOR-u, w tym samym mniej więcej czasie nawiązaliśmy stosunki z nimi.